Istnieją wywiady, które potrafią wywołać wiele emocji i zamieszania, takie jak jeden z najbardziej znanych wywiadów z politykiem, jakim był wywiad z Corwinem w programie Good Morning Britain. Stał się on międzynarodowym hitem, wzbudzając wiele dyskusji i kontrowersji. W dzisiejszym odcinku przedstawię i omówię wam jeden szokujący wywiad, który wywołał międzynarodową burzę. Aby lepiej zrozumieć ten wywiad, warto tutaj przytoczyć wypowiedź obecnego wtedy europosła, który wywołał duże kontrowersje. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim, która odbyła się 2 marca 2017 roku, Janusz Korwin-Mikke postanowił wypowiedzieć się na temat różnic w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami. Jego dosadna i mocna wypowiedź zbulwersowała wielu eurodeputowanych. Do you know which was the place in the Polish physics, theoretical physics Olympiad? The first place of women, of a girls. I can tell you. 800. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. W wyniku tej mocnej i dosadnej wypowiedzi w mediach doszło do międzynarodowej burzy. W rezultacie Corwin został zaproszony do udziału w programie znanego brytyjskiego dziennikarza w ramach programu Good Morning Britain. Na początku debaty prezenter zadał pytanie, dlaczego Corwin wierzy, że kobiety powinny zarabiać mniej. W dodatku dziennikarz zacytował słowa Corwina o kobietach. Są mniejsze, słabsze i mniej inteligentne. Odpowiedź Corwina była początkiem ostrej dyskusji. I am sorry, you are lying. I never said that the women should earn less. I only said that because they are shorter, they are weaker, they are less intelligent, they are less aggressive and so on, they earn less. Shorter men earn less than the tall men. The blonde earn more than the brunette. There are differences and the differences should not be equalized, that's all. Can you give me an example, sir? Okay, can you just give me an example of where a short man earns less than a tall man? Wysocy mężczyźni średnio zarabiają więcej niż niscy. Wbrew regule poprawności politycznej ustalenia badaczy dowodzą, że wysokie osoby mają się lepiej. Więcej w życiu osiągają, więcej zarabiają, łatwiej znajdują partnerów, cieszą się lepszym zdrowiem i ogólnie żyją dłużej niż ludzie niżsi, czytamy w jednym z artykułów. Artykuł ten został podparty badaniem naukowym, link do niego znajdziecie w opisie. Sama teza wydaje się być prawdą, co potwierdzają to liczne badania naukowe, a zależność ta dotyczy głównie mężczyzn. Yes, of course, they earn less, on the average, of course. Also blonde earn less, more than brunettes. Also it is checked, it is proved, and women earn less because they are and so on. Ta niezwykle emocjonująca debata przeszła w temat inteligencji i tutaj pojawił się niemały zgrzyt wśród prowadzących. Dziennikarz był zniesmaczony twierdzeniami Corwina. Corwin natomiast uparcie tłumaczył, że chodzi o kwestię średniej. W pewnym momencie dziennikarz nie wytrzymał, a emocje w debacie wzrosły diametralnie. I didn't say that they should earn. Okay. I am a free marketer. Let me ask you though. Do you personally? I am free marketer. Let me ask you. Okay. Let me ask you. Do you personally believe that women are less intelligent than men? Yes, of course. Why are you not interested that they are shorter than men, but they are less intelligent? Both statements are true. Do you understand that when you say that on International Women's Day, what you're really doing is showing the world that you are just a horrendous sexist pig? W kolejnej części dyskusji Corwin próbował tłumaczyć dziennikarzowi, żeby nie mylił pojęcia mądrości z inteligencją. Inteligencja to nie to samo, co rozległa wiedza, to zdolność do rozumowania oraz uczenia się, wykorzystywania umiejętności w nowych sytuacjach.
Konfrontacja z dziennikarzem była niezwykle trudna, gdyż ten nie potrafił tego zrozumieć. But excuse me, why you are not interested that the women are shorter or weaker than men? Why intelligence is only one feature of women? But please don't mix up things. Okay. But if women, okay, but let me ask you. Really wiser. Yeah, if women are less intelligent, let me finish. Please don't. Shush. When you say women are less intelligent than men, I'm sorry, I was talking. How can you say that women are less intelligent than men when you yourself sound so unbelievably stupid? Temat inteligencji w kontekście różnic między płciami jest niezwykle delikatny w debacie politycznej. Istotnie, istnieją badania potwierdzające tezę Korwina. Jednak różnice te są niewielkie i mają ograniczone znaczenie, na przykład w kontekście zarobków. W trakcie wywiadu emocje wzięły górę, a Korwin bez żadnych ograniczeń ostro i dosadnie skomentował słowa dziennikarza. First of all, I haven't heard you. Okay, it is you are saying it's stupid. It is scientifically proved, and you say that what is scientist determined, you say it is stupid thing. No, well, it only shows that you are an idiot who don't believe in science. That's all. But please, you have said, as I hear, because I don't hear you well, that I said that women are stupid. I hadn't said that. Women are less intelligent, but it doesn't mean that they are stupid. It doesn't mean that they are less wise. It is quite a different thing. I see. Don't so, let me just clarify. Obviously, I'm a scientist. I am not a politician, in fact. Yeah, obviously, I'm the stupid one here. So let me stop. No, you stop talking. No, you stop talking. Because obviously I'm being very stupid here. Because I assume when you say when you say to the world women are less intelligent, I take that to mean that you believe women are more stupid. But please let me say something. I never said that women should earn less. I am only explaining to this idiot feminist, because they say, oh, women are earning less, why? So I'm explaining why. Right. W wywiadzie Korwin próbował wyjaśnić swoje uwagi na temat płac, sugerując, że istnieją biologiczne różnice między mężczyznami a kobietami, które wpływają na poziom zarobków. Jako argument podał, że istnieją pewne różnice fizyczne między płciami, takie jak przeciętnie mniejsza siła fizyczna czy niższy wzrost u kobiet, co może mieć wpływ na ogólne statystyki wynagrodzeń. Największą burzą jednak wywołało stwierdzenie, że kobiety są średnio mniej inteligentne. Ta różnica jednak jest bardzo mała i nie ma istotnego wpływu. Ale fakty są jakie są i nie można nie zauważyć różnic biologicznych. I to właśnie Korwin chciał przekazać, ale dziennikarze w studiu jednak nie potrafili tego prostego faktu zrozumieć. Kilka miesięcy po emisji najbardziej znany i popularny twórca na platformie YouTube, PewDiePie, skomentował go w swoim filmie, który zdobył już 10 milionów wyświetleń. Sam twórca wyraził zrozumienie dla słów Korwina, zgadzając się z nim w pewnym stopniu, mówiąc, że Korwin nie mówi, że kobiety powinny zarabiać mniej, tylko że zarabiają mniej z pewnych powodów, które wymieniał Korwin. Dodatkowo przytoczył pewien mit dotyczący luki płacowej kobiet. A wy co sądzicie o słowach Korwina? Czy jego twierdzenia są skrajne? Dajcie znać w komentarzu oraz zapraszam was do obejrzenia tego materiału.